Podróż z klimatem i z pasją rozpoczynamy na Mazowszu. Trafiamy do powiatu mińskiego, do niewielkiej wsi Stojadła. To właśnie tu mieszka człowiek-instytucja, który przydałby się właściwie każdej miejscowości. Zygmunt Drewicz stworzył tu nietypowe muzeum. Z zawodu ślusarz, z pasji rzeźbiarz, muzykant i strażnik pamięci o przeszłości wsi i jej mieszkańców. Zbiera przedmioty, które przywołują wspomnienia i ważne fakty dla swojej wioski. Choćby istnienie fabryki nakryć stołowych. Proszę opowiedzieć, co to jest? To wyrabiali właśnie łyżki, noże, widelce, no tam i no różne kasety, nie kasety, no takie różne rzeczy. Pan także tam pracował? Tak, pracowałem w tych Stojadłach właśnie jako uczeń. Kiedyś się robił właśnie te formy na to, a dzisiaj się robi w drzewie tam więcej. Wyjątkowo te łyżeczki były tworzone, ale bardzo lekkie. Tak, bo te łyżki są właśnie z aluminium. Aluminium to była forma i to się wlewało do formy i właśnie wychodziła łyżka. No i później na niej się robiło, sztanca była, biła i wybijały różne no, wzory. Czyli właściwie to są jedyne pamiątki po tym zakładzie, jakie zostały? No tak, została jeszcze tam taka makieta, którą tam też stworzyłem jeszcze. I tak więcej to chyba nie mam takich pamiątek. Tutaj pewnie już współcześni mieszkańcy słabo pamiętają, jak wyglądała ta fabryka, dlatego też pan pomaga im przypomnieć sobie, zobaczyć, jak na pewno kiedyś... ci młodzi to nie pamiętają, już na tej fabryce nie pamiętają. Tu pracowało ponad 300 osób. I pamięć o niej nie przemija dzięki panu. No tak, no trochę, żeby było wspomnień. No. Zygmunt Drewicz zbiera różne przedmioty, ale także sam je tworzy. To miłośnik rzeźbiarstwa. Skonstruował na przykład wyjątkową szopkę bożonarodzeniową. A tutaj jaka piękna, wyjątkowa szopka z pana wykonania. Tak, to właśnie ja ją wykonałem może 7 lat temu. Tu jest cała moja rodzina, moja matka, moje dzieci. No i ja jestem oczywiście tam. Ale pan jest Jezuskiem? Nie, no ja jestem właśnie... Niech pan zdradzi, która postać to pan? Nie rozpoznaję póki no to, co. Teraz to moje dzieci, bo to jest mój ojciec, matka właśnie. A to pana no mama? No ja tutaj z tą gitarą, no. Ach, to jest pan. Tak. No rzeczywiście. Coś z pana ma. Czyli rzeczywiście w pana tutaj dziełach można się rozpoznać czasami? No można tam się dopatrzy. No, ja mu powiedziałem, że nie jestem artystą, ale tak... No to z głowy. Artysta odtwarza również dawną wieś. Makietę z układem domów, z dokładnym opisem jej mieszkańców. Tworzy także kopie chat stojących w wiosce. A tutaj mamy makiety dawnych wsi. Tak, to jest właśnie tak, stworzyłem taką wiejski klimat taki. No to jest kuchnia taka wiejska, pokój wiejski. No i tutaj jak te rolnicy, tu kierat. I to jest wierne odwzorowanie jakichś chat? Tak, no tych właśnie wiejskich chat, no co kiedyś tak było, że tu jest, tak ludzie pracowali właśnie. Tak mieszkali, stare tak kołyski. Mieszkali, tak. Wszystko z drewna. Tak, trochę z drewna, trochę jest taka, to jest masa taka rzeźbiarska. Chociaż widzę, że ta pani trochę jest ubrana tak współcześnie. Tak, no ona tak, ale lekka drewniana. No tak. I ona sobie ciasto gniecie. To muzeum, które tutaj powstało, wzbudza zainteresowanie. Przyjeżdżają miejscowi, okoliczni, ale też turyści, tak, którzy odwiedzają Mazowsze. Szkoły i dzieci, no i starsi oglądają, no i każdy coś dla siebie znajdzie. Wielką miłością pana Zygmunta są jednak instrumenty. Tworzy je i na nich gra. W adwencie gra na ligawce. Chciał nam nawet zaprezentować, jak gra, ale instrument musiałby zostać przedtem namoczony, by odpowiednio funkcjonować w mroźny dzień. Wychodzi się nas jak przed dom i się gra w adwencie. Proszę bardzo. Tylko, że no, ona teraz jest sucha, ona nie wiem, czy zagra. Nie zagram. Nie, to nie ma co tu skasować. Udało się jednak uruchomić Katarynkę. Na takiej właśnie Katarynce chodził Katarynia, się grał. No i mieli na plecach takie i kręcili, no i to się... To była właśnie stara rzecz, no. To niech pan pokaże, jak to się grało. Możemy zajrzeć do duszy Katarynki. Tak, o. Co to jest? To właśnie ten wałek jest, który... O. Mm-hmm.
Marysi przyszło spróbować, czy nadaje się do gry na tym instrumencie. Wzięła się z zapałem do działania. Okazało się jednak, że musi w to włożyć jeszcze więcej energii. W tą stronę. Ach, w drugą stronę? W tę? Tak. Coś nie chce mi grać. No szybciej trzeba. A. Powiem szczerze, grałam już na gitarze basowej i na pianinie, a na katarynce jeszcze nie. No nie jest to łatwy kawałek chleba. No nie, nie jest. No właśnie trzeba się... A panu tak pięknie szło. No bo trochę szybciej kręcimy. O. Marysiu, zlituj się nad nami. Po kataryniarskim debiucie Marysi nie pozostało nic innego, jak wysłuchać zespołu ludowego Mazowszaki, w którym pan Zygmunt także się udziela pod pseudonimem Dydek. Brawo, panowie nie możecie skończyć, a nóżka tak. Sama chodzi, powiem szczerze, jak panowie gracie. Długo już gracie panowie razem? Będzie chyba 15 lat. Nie, my obaj to ze 20 lat. A my to obaj ze 20 lat. A tu kolega później troszeczkę przyszedł do nas z kontrabasem. To jest nasza pasja, my tak robimy to z przyjemności, z chęcią. Na emeryturze, nie ma co robić. I gramy. Spotykamy się tu u kolegi. Na próbach od czasu do czasu. A gdzie gramy? Na pewno panią interesuje. Festyny, przeglądy kapel, biesiady, jubileusze, o takie rzeczy. Warszawa, okolice Warszawy. I co odgrywacie najczęściej? Różne biesiadne rzeczy gramy. No takie. O co ludzie poproszą, to gramy. Je widzę, że ma pan piękne skrzypce. Niech pan coś o nich opowie. Bardzo stare. To jest robił je Steiner. One są z 1632 roku. One same grają. Jak ja je dotykam, to takie drgania się wyprawia. Drgania takie, tak jakby chciały coś powiedzieć. Bardzo są leciutkie. Niech pani spróbuje. O, bardzo leciutkie, piękne. No. To z pewnością instrument z duszą. Tak. Co ciekawe, panowie nie tylko razem muzykują, ale także działają w Stowarzyszeniu Miłośników Historii Stojadeł, Stojadła Wczoraj i Dziś. Panowie, tutaj razem macie jedną misję, ocalić dawną mazowiecką wieś od zapomnienia. Staramy się, głównie dzięki pasji Zygmunta. On tutaj jest całym szefem w tym obiekcie, szumnie nazywanym muzeum. Gromadzimy, co się daje. W tych skromnych naszych warunkach. Ja przez 60 lat gromadziłem różne bibeloty, różne eksponaty, między innymi z najstarszego budynku we wsi Stojadła. Tablica z mojego rodzinnego domu. Nie było jeszcze wtedy wsi Stojadła, była kolonia Józefówka. Dom miał 160 lat, parę lat temu został rozebrany i tablicę z tego domu zostawiłem tutaj, żeby pamiętano, że kiedyś była to kolonia Józefówka. Do tegoż, że domu, który Zygmunt ocalił w postaci właśnie zrobionego modelu, makiety takiej. Według zdjęć, według tego, co pamiętamy, zrobił taki domek, a do tego jest najstarsza mapa. Najstarsza mapa wsi Stojadła, która dzisiaj kończy 120 lat, mapa ma, jest też kolonia Józefówka, mojej posesji mapa zrobiona przez geodetę, który jest pochowany na miejskim cmentarzu. To takie nasze regionalne pamiątki. Myślę, że byłoby wspaniale, gdyby każda wieś posiadała takich panów, jak panowie, z taką pasją, też zbieraczą, z pasją historyczną. No my się tutaj spotykamy co miesiąc. Spotykamy się
my staruchy już po 70, ale towarzyszą nam młodzi, którzy założyli stronę internetową i my tam wrzucamy te swoje różne wspomnienia, żeby pamiętali, że coś tam było, czego oni nie pamiętają. A chcielibyśmy to ocalić od zapomnienia. Lokalnych patriotów, a także ludzi pozytywnie zakręconych na punkcie małych ojczyzn nie brakuje, co potwierdza artysta Mirosław Chyliński. Ten malarz, który urodził się we wsi Cegłowo na Mazowszu, nadal tam mieszka, pracuje i maluje tutejsze krajobrazy i chaty. W jego obrazach można rozpoznać mazowieckie zabytki i zakątki. Skąd u pana pasja do malowania? Myślę, że to z dzieciństwa się wzięło. Z zauroczeniem tym drewnianą Polską. Mój dziadek był właścicielem wiatraka i tam przebywałem dużo. I zacząłem tak rysować ten wiatrak, ten mechanizm ten wspaniały. I tak się rozpoczęło to rysowanie, malowanie, później tam chatki, płoty. Tak to wszystko. Czyli Mazowsze gra panu w sercu. Mazowsze, tak. To był taki pierwszy ten może... I tak pozostało. Temat. Teraz można w pana obrazach spotkać też takie elementy z Mazowsza. Dużo tego jest. Już trochę więcej się zmienia, ale jest to dominujący ten element mazowiecki. Co pana najbardziej w tym Mazowszu inspiruje? Masz taki prosty krajobraz. Z tych gór właśnie wydawało się, że nieciekawy, a jednak jest tam coś fajnego. Podróżuje pan po regionie, ogląda różne miejsca? Tak, większość w okolicy tych wszystkich moich obrazków powstaje. Mamy trochę lasów. Tutaj, większość powstaje tutaj. Długo powstają pana obrazy? Jak wygląda proces twórczy? Myślę, że tak jeden obraz tak przeważnie do tygodnia się powstaje, przez tydzień czasu, tak się najpierw szkic. Korzystam z aparatu, znaczy robię zdjęcie, robię sobie szkic i później z pamięci kończę tą resztę. Także wtedy może więcej koloru daję, bo tak to mogę fantazjować troszkę bardziej. A jak to jest, jak gdzieś pan jedzie do danego miejsca, to patrzy pan na jakąś chatę i myśli sobie, to jest to? No tak, właśnie jakoś tam jak przejeżdżam, to tam nagle zobaczę jakieś tam rozwalającą się chatki, chociaż już ich bardzo mało, bo to drewniana Polska się rozsypuje szybko, jest likwidowane to wszystko. Ale to są takie tam miejsca i wtedy tam sobie staram się zdjęcie zrobić, a później sobie to w domu to dopracowuję resztę. Po uczcie dla oczu, coś dla żołądków. Właściwie kolejna uczta zmysłów. Ruszamy w dalszą drogę do pasjonatek dawnych przepisów i cytryn. Cytrynowych królowych, sióstr Karoliny i Bogusławy Schubert, które swoje cytrynowe królestwo stworzyły w województwie mazowieckim. Przypominają innym, że choć cytryny kojarzą się nam z raczej odległymi zakątkami od naszego kraju, pojawiały się dawniej na polskich stołach. Cytrynowe królowe, skąd pomysł na tego typu przedsięwzięcie? No pomysł był, jak zwykle to się robi, z życia. Czyli nagle się okazało, że cytrynowe królowe, które nie były jeszcze cytrynowe królowe, tylko były po prostu dwie siostry mieszkające w wielkim domu pod lasem, że mają wspólnie do swojego majątku, tak zwanego ruchomego, finansowego, 50 groszy. I że mają mniej więcej 18 plus około 60. Każda, znaczy nie razem, razem byłoby fajniej. No i tak zwany trochę no future. Więc troszkę wpadłyśmy w popłoch, nie powiem, że panikę. I zaczęłyśmy biegać po okolicznych miasteczkach i wsiach. Tam, gdzie znałyśmy ludzi, mówiąc, słuchajcie, szukamy, nie szukamy pracy. Nie mówiłyśmy, szukamy pracy. Szukamy, jak zarobić pieniądze. Jak wpadłyście na ten cytrynowy trop? No i słuchaj, cytrynowy trop zrobił się z tego, że najpierw jeden kolega na ulicy spotkany nie mówił głupot, tylko powiedział tak. No co wy dziewczyny, jesteście smakoszkami, znacie się na jedzeniu, zróbcie coś pysznego, zdrowego, modnego. Idźcie na bazarek w Milanówku, stańcie i sprzedajcie w piątek, sobotę. No i myśmy tak zrobiły, więc zaczęłyśmy od sernika, ricotta, wanilia i hummus. Ponieważ zaczęło się robić ciepło, to mimo takiej turystycznej lodóweczki szlak je trafiał. Wyobraź sobie, sprzedasz komuś skwaśniały sernik albo skwaśniały hummus. No to słoiczek. Słoiczek jest cudem świata tego. Wypadła nam kartka z Elki złożona na cztery. Tam były tylko i wyłącznie przepisy pod tytułem cytryna.
No więc krem cytrynowy, a tam coś tam, śmoś tam, śmoś tam. I jeden to był przepis, cytryna, konfitura cytrynowa z tymiankiem. No dawaj, robimy konfiturę cytrynową z tymiankiem. Wyszło gorsze od G. Robiły. No więc powiem wam, że jeśli wam ktoś poda przepis na cytrynową konfiturę i napisze, że to się robi w 40 minut, będzie kłamał. Nie wierzcie, to się robi kilka dni. Wyszła nam pierwsza nasza konfitura, cytryna z tymiankiem, która była koloru sadzy, czarna. Sterczały z niej patyczki tymianku, które zostawiłyśmy specjalnie. Była nieprawdopodobnie mocna, nieprawdopodobnie po prostu w smaku i taka gęstość jak miód, czyli lejąca się taka trochę. Nikt nie chciał tego próbować. Po prostu patrzyli na to, rozumiesz, co to jest cytrynowa konfitura. No ale jednak jeden pan spróbował i ten jeden pan, słuchajcie, który spróbował i słuchajcie, na bazarku w Milunówku pan ukląkł i powiedział, to jest genialne. No jak on ukląkł i powiedział, że to jest genialne i nabył, no to ci okoliczni, co to zobaczyli, się zainteresowali. I tak się zaczęła cała historia cytrynowych królowych, która ma 5 lat. Przez te lata przybyło nowych smaków. Przybyło nowych smaków. Mamy ich aktualnie 17. Między innymi? Między innymi na przykład cytryna imbir. Cytryna imbir. Cytryna anyż. Cytryna korzenne, czyli taki smak Bożego Narodzenia. Z czerwonym winem widzę. Tak, to jest nasze premium, to jest nasza ostatnia taka krótka seria. Cytryna sama sobie wybiera partnera. Ty jej mówisz, weź, będzie ci dobrze z tym anyżem gwiaździstym. Nie, więcej nie, mniej nie. Po prostu nie chciała gadać z tym gwiaździstym. Trudna partnerka. Anyż, owoc biedrzeńca. No przecież ten sam zapach i tak dalej. Sód. Weszłyśmy w naszą historię w ogóle o tym, nie mając pojęcia, że to będzie cała historia cytrynowych królowych. Nie miałyśmy pojęcia i właściwie teraz, jak troszeczkę patrzymy wstecz, to widzimy, że jest ta droga, droga cytrynowych królowych, którą chcemy uwieńczyć rozpowszechnieniem cytrynowych królowych, tym, żeby świat poznał cytrynowe królowe, które są z tak dziwnego kraju, jakim jest Polska, w którym cytryna kiedyś rosła w szklarniach pięknych, wielkich, szlacheckich. W tej chwili cytryna jest do kupienia na bazarach, natomiast nie rośnie jako owoc w naszych sadach i ogrodach. Natomiast my z tej cytryny wydobywamy kwintesencję smaku. Chcemy pokazać, niech świat pozna, plus niech świat zobaczy, że wszystko jest możliwe w każdym momencie, a my jesteśmy absolutnie tego świadectwem. Zaczęłyśmy od niczego, a doszłyśmy. Królestwo cytrynowe po prostu jest światowym królestwem. Pasją, kulinarną fantazją i talentem siostry wprost zadziwiają. Cytrynowe konfitury zostały przez nie stworzone w kwiecie wieku w sposób tak mistrzowski, że otrzymały za nie kulinarnego Oscara. Ruszamy w dalszą drogę, szlakiem zdrowia, a na zadbanie o swoje zdrowie zawsze jest odpowiedni moment. Można to zrobić z pomocą owoców i warzyw. A jak? Oto postanowiliśmy zapytać guru diety owocowo-warzywnej dr Ewy Dąbrowskiej. Pani doktor, widzę, że pani ma sok marchwiowy, ja mam pomidorowy. Dlaczego warto pić takie soki? Rzeczywiście soki są bardzo zdrowe. To już chyba każdy wie, każda mama, nawet jak dziecko karmi, to przede wszystkim właśnie też daje soki, bo tu się mieści w tym tak wiele tych warzyw, prawda? Tak wiele, żeby mieć w tej szklance wybrany ekstrakt, samo to, co jest najcenniejsze, prawda? Sok zawiera potęgę, kopalnię, na przykład te soki z marchwi, to jest kopalnia beta-karotenu. Także nawet po wypiciu szklanki, pamiętam kiedyś takie badanie robił ktoś mi i w skórze badał beta-karoten, a ja właśnie wypiłam chwilę przed tym sok z marchwi, to na skali się nie mieściło, ile w tej skórze było tego beta-karotenu. Także jest to coś po prostu niesłychanie zdrowego, ale to nie tylko beta-karoten, tu są wszystkie witaminy, to są minerały, to są wszystkie substancje bioaktywne, polifenole. Czego tu nie ma? No nie ma błonnika, prawda? Nie ma błonnika. Ale ten błonnik mamy w innych pokarmach i te soki razem z błonnikiem się cudownie komponują. Każdy sok tu, likopen na przykład, ile piszą ciekawych rzeczy o likopenie, o przeciwrakowych właściwościach likopenu, prawda? Też to jest skarb.
W przeciwieństwie do surówek, których strawienie wymaga większej pracy ze strony układu pokarmowego, spożyty sok jest przyswajany przez nasz organizm niezwykle szybko, bowiem już w pół godziny po wypiciu. Zatem w obliczu braku czasu na przyrządzenie smacznej i zdrowej surówki możemy wypić butelkę jednodniowego soku warzywnego lub szklankę świeżego, wyciśniętego soku owocowego. Czyli takie soki mogą być składnikiem naszej codziennej diety i też detoksu warzywnego. Jak najbardziej, ponieważ właśnie warzywa, wszelkie warzywa mają zdolność właśnie aktywacji, bo w wątrobie są takie fazy detoksu, dwie fazy i właśnie te warzywa aktywują te fazy odtruwania. Rośliny, które też można na sok, to są właśnie rośliny typu kapustne, brokuł, kapusta, jarmuż. One zawierają suforafan, który jest w stanie włączyć detoks w każdej komórce. Na przykład sobie wyobrażamy, pijemy sobie sok zielony, a w tym momencie już nam oko odtruwa wolne rodniki, czyli już mamy przeciwzaćmie, prawda? Działanie przeciwzaćmie. A wątroba w tym momencie odtruje wszelkie toksyny, prawda? Coś niebywałego. Ten czynnik, który ten gen uruchamia, przez ten sulforafan, nazywa się NRF2, czynnik transkrypcyjny, uruchamia geny detoksykacyjne. Picie surowych soków z owoców i warzyw jest najpewniejszą, najskuteczniejszą, a także najszybciej działającą metodą odżywiania organizmu. Na tym kończymy naszą podróż. Odwiedzone miejsca oznaczamy na naszej mapie z klimatem i z pasją. Czas wypocząć, by wkrótce znów ruszyć w drogę. Do zobaczenia. Z dedykacją dla operatora. Dobrze, kończ. Jest, się schował. Dobrze.